Tutaj moje modele wozów tarackich. Pokażę moje lokomotywy. Tam jeden się pytał, czy pokażę. Tu jest parowóz Alco. To jest z firmy Bach. Wersja westernowa. To w zeszłym roku na Mikołaja dostałem od żonki. Tutaj jest Alco, też are filmy Lima 1930. Tutaj mamy parowóz pancerny BR-55, model kartonowy, wersji jeżdżącej, obudowany cały kocioł BR-55, taki tandar oklejony. Model kartonowy firmy, raczej wydawnictwa Beteksa, a tutaj model kartonowy wydawnictwa Bestr. Parowóz pancerny BR-52. Tu jest parowóz pancerny BR-93, taki szary stężak pancerny niemiecki. Tu jest BR-98003 firmy Pico. To jest Pico Junior, przemalowany na świąteczny. Tam jest parowóz TKH-12 Marklin. To jest przemalowany na świąteczny. Tutaj jest Pico, a ten tu jest Lima. Tutaj jest podwozie firmy Jołew. Moja samoróbka, jednostka gaśnicza. Pokażę modele na chodzie. Tu jest EU07 488 Intercity. Wydruk 3D, plastyk. Budę pomalował mi kolega. Tutaj jest EU07 111. Koleje mazowiecki, model kartonowy jeżdżący. Ale tu jest słaby silnik, dlatego uciągnie tylko jeden wagon. Słabo powoli jeździ, ale nie szkodzi. Ważne, że w ogóle jeździ. Jaki silnik, taka jazda, ale to jest już oklejone na stałe. Czasami z tego puszczam. Tu mamy elektryczny zespół trakcyjny N57 1313 kibel, to zwany Tygrys. Całkowicie model kartonowy. Podwozia, tylko były tutaj wózki z Eaglomes, a podwozia robione są z plexi, samoróbka wszystko. To jest parowóz serii OW2 radziecki ze składu Marszałek Budejnej. Parowóz dostałem od kolegi Zygmunta. Tak samo ten parowóz dostałem od kolegi Zygmunta. Tutaj jest BR-98 tężak. Tender jest z tego parowoza niebieskiego zabudowany. Bo to był parowóz bez tendera. Tutaj mamy parowóz z tenderem BR-98 jako parowóz pancerny OW3. Tutaj jest taki, to są oba Pico. Ten jest malutki parowozik firmy Mechano. Daniel pomalował, od niego dostałem. To jest parowóz pancerny OW1 radziecki, to jest bałtycki. Parowóz jest z blachy, tender kartonowy. Też parowóz samoróbka, tender oklejony kartonem. Parowóz pancerny T3 polski z pociągu pancernego 51 pierwszy marszałek. Też na parowozie zrobione bazie BR-88 Pico. To jest firma Hombry jako jedyny. I tu ma tander z napędem. I też ten sam tander z napędem, to jest Lerner Class. I tutaj jest BR-98003 i też do niego tander wykorzystuje, bo on też napęd ma zniszczony, bez napędu jest. Dlatego tander ma z napędem. Tutaj jest Baltimore and Ohio, mały parowozik. Tutaj są budy, które zamieniam, bo mogę sobie zamienić w lokomotywach, ale powiedziałem, że zamieniał nie będę. To jest wymianka do DF. Także ja je sobie wykorzystam. Planuję sobie kupić wagony, platformy, dajcie na platformy. To jest buda z tej lokomotywy. Mam oryginalne dwie budy. Jedną sobie przemalowałem na takie kolory. Dałem sobie świętej pamięci pieska. To jest amerykański AMD SD40. I tą budę zamieniałem z tą Alco, co jest tutaj. Alco RS2, to jest Alco RS11. Tutaj mamy lokomotywę Amtrak Mechano AMD
SD840, to jest Pico Junior, co pokazywałem ostatnio. To jest Pico Junior przerobiony na strzelacki. Tutaj jest też Pico Junior wersja spalinowa. To jest TP4. One wszystkie są w ogóle na kanale. Te tyle parowozów. Tylko na prośbę kolegi jednego pokazuję jeszcze raz. TP4 polskie barwy. Ale to jest przeróbka tego BR98. Tutaj jest tradycyjny, oryginalny BR98. To są moje przemalowanki, zestaw Pico Junior B150, E69 i BR69 CW Puk. Tutaj mam lokomotywę firmy Guzlow, jaką jedyną z tej firmy, V180, i to jest przerobione na poczcie DF4. DF4 Hengdu. Baterie paluszki tutaj wymieniam, ale ona zachodzi, ma silniczek Jołew. Tutaj mam tą samą, tą chińską z poczty kupioną, tylko tu mam kupione 3 lokomotywy. Chciałem kupić zielone, ale nie było wszystkich zielonych, to wiemy, niebieską. I to jest lokomotywa trójczłonowa DF4E 1954 Xingfang. Ale może ona być dwuczłonowa, czyli ten człon ściągam, łączę te dwa. Mam lokomotywę dwuczłonową, albo odwrotnie, tą odpinam i mam taką dwuczłonową, tylko że tutaj mam do niej wtedy niebieskie wagony osobowe. Tutaj mamy samoróbkę, pociąg pożerniczy Drager, cysterna, to jest taki skład właśnie, tu mamy Ludmiłę, sam malowałem i tu jest kontener gaśniczy załogowy z tego składu. Tu jest parowy z BR98, żółty też, 001 przymalowany. Tutaj mam Ludmiłkę, PTKGK jest Zabrze, mam Ludmiłkę 1606, tak zwany też ksywę ma biały kruk jako rzadki moduł. No i tutaj mam Ludmiłkę PKP Intercity, niedawno malowana, niedawno dostałem. Czy to ona jest od żonki, dostałem, tylko że przymalował mi ją kolega. Tu jest BR218, kupiona w 2014 roku jako druga lokomotywa moja w mojej flocie, bo pierwsza była w 1980. Tutaj mamy elektryczny, to jest wagon rewizyjny do utrzymania sieci trakcyjnej. On jest zrobiony, to jest model kartonowy jeżdżący. W środku jest budowa takiej lokomotywy. Miałem dwie takie lokomotywy, V100-1006. I tutaj właśnie jest ten PKP Spych 411-83 na bazie gumkowca. Napęd ma tutaj model kartonowy PKP Cargo Dragon 2 z średniej podległości. To jest moja najdłuższa lokomotywa. Muszę sobie wyczyścić wszystko, bo to po kolei dlatego mam je tutaj, bo po kolei jeżdżę, puszczam i będą tam stały na kredensie. Alko 628, tu jest Gagarin z Emaglemos, ten gazetkowy. A tu miałem właśnie drugą lokomotywę MD SD40, więc zrobiłem TM18, moduł kartonowy. No i tutaj jest drezynka, nie? Mam przygotowane wagony, żeby puścić na jazdę. Takie mam lokomotywy. To by wyłączyłem do pędy? Mam. O, i tą stronę pojechał. O, wagony mi się odczepiły, ale nie szkodzi. Potem sobie je zaczepię. No, jeszcze zaraz pokażę, że mam trzy lokomotywy, które nie pokazałem. O nich zapomniałem. Koniec tu przyjedzie. Zapomniałem pokazać jeszcze te trzy lokomotywy tutaj. V100-001 wojskowy i dwie BR110, jedna w barwach MAF, druga w barwach strażackich. Ale one są
Mam je tylko właśnie do tej składanej makiety, bo one tam są takie fajne, że najbardziej tam pasują. Najbardziej mi tam służy jazda na tej makiecie składanej. Dlatego najbardziej korzystam na tej makiecie składanej. To samo jak za długo nie jeżdżę na tej składanej, to se puszczę na tej dużej makiecie, żeby chociaż trochę rozruch w silniczku miały. No, tak mam lokomotywę, nie? Tu już dojdzie ten wagon rewizyjny, a tu będą pokładane wszystkie lokomotywy, które są tam. A tu mam te kartonowe, stateczne. Teraz muszę wagony tutaj szczepić i zmienić tabor na inny.